rozgrzanego jej brzucha pucha. Buch jak gorąco, uf jak gorąco. Puf jak gorąco, uf jak gorąco. Już ledwo sapie, już ledwo zipie, a jeszcze palacz węgiel w nią sypie. Wagony do niej podoczepiali, wielkie i ciężkie z żelaza stali. I pełno ludzi w każdym wagonie, a w jednym krowy, a w drugim konie. A w trzecim siedzą same grubasy, siedzą i jedzą tłuste kiełbasy. A czwarty wagon pełen bananów, a w piątym stoi sześć fortepianów. W szóstym armata, o, jaka wielka, pod każdym kołem żelazna belka, w siódmym dębowe stoły i szafy, w ósmym słoń, niedźwiedź i dwie żyrafy, w dziewiątym same tuczone świnie, w dziesiątym kufry, paki i skrzynie, a tych wagonów jest ze 40 i nie wiem, co się w nich jeszcze mieści. Lecz choćby przyszło 1000 atletów i każdy zjadłby 1000 kotletów i każdy, nie wiem, jak się wytężał, to nie udźwignął taki to ciężar. Nagle gwizd! Nagle świst! Para. Koła w ruch. Najpierw powoli, jak żółw ociężale ruszy. Ciągnie z mozołem i kręci się koło za kołem i biegu przyspiesza i gna coraz prędzej i dudnie i stuka łomoce i pędzi, a dokąd, a dokąd, a dokąd, na wprost, po torze, po torze, po torze, przez most, przez góry, przez tunel, przez pola, przez las i spieszy się, spieszy, by zdążyć na czas, do taktu turkoce i tuka i stuka, do taktu, do taktu, do tak, to tak, to tak. Gładko, tak lekko, tak toczy się w dal, jak gdyby to była piłeczka, nie stal. Nie ciężka maszyna zsiajana, zdyszana, lecz fraszka, igraszka, zabawka blaszana. A skądże, a jakże, a czemu tak gna? A co to, to, co to, to, kto to tak pcha? Że pędzi, że wali, że bucha, bo puch. To para gorąca wprawiła to w ruch. To para, co skodła rurami do tłoków, a tłoki.